Myślę, że czasem warto wstać dla jednego zdania, a dla dwóch to już na pewno. Z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Oto Słowo Boże. Usiądźcie. Mówiliśmy wczoraj, że rekolekcje to jest taki moment, taki czas, w którym Pan chce przez swoje słowo podnieść nas, którzy jesteśmy strudzeni i jałowi. I mówiliśmy, że On ma tę zdolność dźwignąć nas w każdym takim konkretnym momencie naszego życia właśnie poprzez słowo. Mówiliśmy, że każde słowo. Mam głębokie przekonanie co do tego, że tym słowem, którym Pan nas chce podźwignąć w czas tych rekolekcji, jest to słowo z listu do Galatów. To jest 6 rozdział, wersety 9 i 10. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Dlaczego chcę z wami rozważać to właśnie słowo przez 3 dni? No, odpowiedź jest prosta, dlatego że ja sobie go nie wybrałem. To jest słowo, które na ten Wielki Post wybrał papież Franciszek. To jest słowo, które jest tytułem jego orędzia na Wielki Post roku 2022. I otwierając to orędzie, papież stwierdza, że jest przekonany, że rozważanie tego właśnie słowa, cytuję dosłownie, dobrze nam zrobi. Dobrze nam zrobi. Więc myślę, w posłuszeństwie papieżowi Franciszkowi prośmy Pana, żeby nam otwarł uszy na to właśnie słowo i żebyśmy je w posłuszeństwie przyjęli. Tym bardziej, że ono, jak widać, jest skierowane do takich ludzi, o których mówiliśmy wczoraj. Do takich ludzi, którym grozi jakieś zatrzymanie się, jakaś stagnacja. I to taka, która zaczyna w ich życiu być dominująca. Więc apostoł ich wzywa, nie ustawajmy. Byłoby dobrze, żebyśmy nie ustali, będziemy zbierać plony, jeśli nie ustaniemy. Więc gdzieś ma pewnie takie wyczucie tej wspólnoty, do której pisze, że znaleźli się w takim punkcie, no właśnie jakiegoś zatrzymania. Tam jest mocne słowo, nie ustawajmy, to jest taki tekst, takie tłumaczenie łagodne tam. Paweł użył takiego słowa greckiego ekkakeo. Źródłosłów jest słowo kakos, czyli zły, bezwartościowy, głęboko gdzieś zraniony, chory, ale też nawet niegodziwy. Nie? Czyli są w jakimś takim momencie takiego zastania,
tej rezygnacji z czynienia dobra, która to rezygnacja właśnie zaczyna ich powoli, powoli zmieniać w ludzi bezwartościowych, ludzi po prostu złych. Nie? I to, co, na co tu na pewno warto zwrócić uwagę, to jest fakt, że właśnie Paweł nie pisze do ludzi, którzy dopuszczaliby się jakichś dramatycznie ciężkich grzechów, czynili jakieś straszne zło, tylko właśnie pisze do tych, którzy zaczynają ustawać w dobrem. Zatrzymali się, właśnie mają to poczucie, mówiliśmy o tym wczoraj, jakiegoś wyjałowienia. Nie działa, nie owocuje. Nie. I nie mają poczucia, że to może być zmienione. Gdzieś nie widzą sensu, nie widzą owoców. To jest ogromny temat na rekolekcje. To jest ogromny temat, gdy chodzi o doświadczenie nawrócenia. Ponieważ wiara chrześcijańska, tak jak nam ją Jezus przekazuje, ona się nie sprowadza do tego, żeby nie grzeszyć. Nie wystarczy w życiu nie grzeszyć. Nie wystarczy w życiu nie robić nic złego. Chodzi dalece o coś więcej. Chodzi o miłość, chodzi o czynione dobro. Ale właśnie można się znaleźć w takiej sytuacji, kiedy mi po prostu wszystkie siły ku temu opadają. I nie mam na to najmniejszej ochoty. Ustaję. W czynieniu dobra nie ustawajmy. Nie wystarczy nie grzeszyć. Nie ustawajmy w czynieniu dobra. Nie rezygnujmy z zaangażowania. Nie rezygnujmy z działania. Nie ustawajmy. W tych dwóch krótkich zdaniach są przynajmniej dwa takie istotne elementy jakiejś zupełnie nowej perspektywy, czy widzenia, które jeśli się im poddać, jeśli je przyjąć, jeśli się im przyjrzeć, przyjąć je w posłuszeństwie, to ufam, że rzeczywiście mogą nas wyrwać z takiego stanu wyjałowienia, zniechęcenia i przetrącenia, że już nam się nic nie chce. Są rzeczywiście takie dwa istotne momenty i papież Franciszek obydwa te momenty fantastycznie wyciąga z tych dwóch zdań, wychwytuje. Pierwszy jest zawarty w tej obietnicy: będziemy zbierać plony. Będziemy zbierać plony. Papież pisze tak. W tym fragmencie apostoł przywołuje obraz zasiewu i żniwa. Tak bliski Jezusowi. Rzeczywiście potem jest cały właściwie elenchus tekstów, które można by medytować, poczynając od 13 rozdziału Mateusza, który jest rozdziałem właściwie w całości nawiązującym do tego motywu siewcy. Siew i żniwo. Papież nas zachęca, żebyśmy spojrzeli w świetle tych dwóch pojęć na to, jakie jest nasze myślenie i właśnie jakie jest nasze czynienie dobra. Siew i żniwo. No, jest pewnie tak, że nie wiem, czyście w ogóle kiedy siali. Nie? Mnie się raz w życiu zdarzyło. Jak ktoś miał nieszczęście urodzić się w mieście, to w ogóle nie ma tego doświadczenia. Nie? Raz mnie babcia wypuściła na pole, żebym siał. Jedno z najpiękniejszych wydarzeń w życiu. Nie? Kiedy sieję, to oczywiście, że myślę o żniwach. Ale to nawet taki mieszczuk jak ja zatracony wie, że między siewem a żniwami jest przestrzeń czasu.
Dlatego słyszeliśmy w tym zdaniu, kiedy przyjdzie pora, będziemy zbierać plony. Kiedy przyjdzie pora. Będzie właściwy moment. Tu jest takie słowo, do którego jutro wrócę. Jest słowo kairos. Ta pora, tam dosłownie jest kairos, czyli czas, albo dosłownie tłumacząc moment. Będzie moment żniwa. Będziesz zbierał plony. Jeśli nie ustaniesz, będziesz zbierał plony. Będzie moment, ale zapewne to nie jest ten moment teraz, a już na pewno to nie jest ten moment, kiedy siejesz. List świętego Jakuba, 5 rozdział, 7 werset. Rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. A w przypowieści o siewcy, właśnie w jednym z tych tekstów kluczowych do rozumienia tej perspektywy siania i żniwowania, ale w zapisie Łukaszowym, to jest 8 rozdział Łukasza, 15 werset, nie, że są ci, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Przez swoją wytrwałość. Więc wtedy, kiedy myślę w kategoriach siewu i żniwa, to podejmuję jakoś wewnętrznie decyzję na wytrwałość, na cierpliwość, na to przekonanie, że plon nie przyjdzie od razu. I dlatego przeciwieństwem takiej postawy siewu i żniwowania jest nastawienie na efekt w życiu, który jest efektem szybkim, natychmiastowym i który można by gdzieś sprowadzić ostatecznie do konsumpcji. I doskonały tekst Franciszka z naszego orędzia brzmi następująco. Zbyt często nasze życie jest zdominowane przez chciwość i pychę, przez pragnienie posiadania, gromadzenia i konsumowania. Jak to pokazuje głupiec z ewangelicznej przypowieści, który uważał swoje życie za bezpieczne i szczęśliwe, gdyż miał wielkie zbiory, jakie zgromadził w swoich spichlerzach. To jest 12 rozdział Łukasza. Ktoś chce, może sięgnąć w domu do tej przypowieści o głupim bogaczu. Wracam do tekstu papieża. Wielki Post zaprasza nas do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę i piękno nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim. Nie? Więc przeciwieństwem siewcy jest ktoś, słyszeliśmy, kto jest nastawiony na posiadanie, gromadzenie i konsumowanie. Kiedy wracałem ciągle do tego tekstu papieskiego, to w którymś momencie przyszło to do mnie bardzo mocno, że to wcale nie musi dotyczyć tylko takiego poziomu, nazwijmy to językiem kościelnym, dóbr materialnych. Nie? To znaczy, że jestem nastawiony tylko na to, co jest materialne i w związku z tym chcę posiąść, zgromadzić i zjeść. Nie? No, taki jest właśnie ów głupi bogacz. O tyle ciekawa przypowieść w ogóle w kontekście tego orędzia franciszkowego, no, że jemu akurat wydarzył się plon. Znaczy, urosło mu i to mu rosło tak, że wszystko, co mógł zrobić, to zgromadzić, a potem jeść.
Gdzieś wydaje mi się, jestem prawie tego pewien, że taka postawa takiej właśnie konsumpcji, posiadania, zgromadzenia i konsumpcji, ona też może być karykaturą takiego zaangażowania, powiedzielibyśmy, duchowego. Co nieco z tego działo się w tych kościołach, do których Paweł pisze list, to znaczy w kościołach Galatów. O tym trochę więcej może powiemy sobie w ostatni dzień. Ten list Pawła do Galatów to jest chyba najbardziej osobiste jego pismo i napisane z największym nerwem. W tym liście są takie emocje i takie słownictwo, jakiego nie znajdziecie w żadnym innym liście Pawłowym. Paweł pisał ten list rzeczywiście z niesłychanym zaangażowaniem. Ale dlaczego? O co szło? Bo do kościołów w Galacji przyszli jacyś ludzie, pewnie z kościoła w Jerozolimie, którzy zaczęli tłumaczyć tym ochrzczonym przez Pawła Galatom, że Paweł to nie jest żaden apostoł. On nigdy w życiu Jezusa nie widział. I że tak naprawdę to oni dopiero im wytłumaczą, o co chodzi we wierze, bo Paweł ich prowadzi źle. Poczynając od tego, że ich ochrzcił, a nie obrzezał. Że nie wprowadził ich w prawo mojżeszowe. Że jakby pominął cały Stary Testament i całą historię zbawienia, która się wydarzyła przed Jezusem. Więc wszystko, co on robi, jest do zakwestionowania daleko. A Paweł ma takie poczucie, że tym jakimś ludziom ostatecznie nie chodzi wcale o Jezusa, tylko chodzi o to, żeby posiąść tych Galatów dla siebie, zagarnąć ich dla siebie i wyrwać ich, nie, z ręki Pawła. Więc może nawet są bardzo czynni i zaangażowani. Tylko, że to zaangażowanie zmierza do tego, żeby tych ludzi mieć dla siebie. Powiem wam, że to bardzo jest możliwe. Nie. Że jesteś gotów się zapracować do ostatecznych granic, nie, urobić się jak Wenus z Milo po łokcie, ale ostatecznie wcale nie zależy ci na człowieku, dla którego niby pracujesz, tylko chcesz go mieć dla siebie. I można się zasłaniać wszystkimi najpiękniejszymi duchowymi argumentami, jakich pewnie używali ci przeciwnicy Pawła. Więc można posiadać w takim wymiarze duchowym, wcale niematerialnym. Można być posiadaczem w sferze ducha, takim zawłaszczam dla siebie, zagarniam dla siebie. Można być też konsumentem w świecie ducha. Gdzieś tam na drugim roku seminarium, więc to było... Ciężko mi się doliczyć, 38 lat temu chyba. Czytałem książkę Jacques'a Lewa, która była zapisem rekolekcji, jakie głosił dla papieża Pawła VI. Jedno zdanie zapamiętałem do dzisiaj, bo mną wstrząsnęło, jak rekolekcjonista mówił o Eucharystii i mówił o tym, w jaki sposób Eucharystia jest traktowana w Kościele wtedy, nie, za czasów Pawła VI. I padło takie zdanie. Społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje krew. Społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje krew. Chyba się nie dziwicie, że zapamiętałem. Myślę, że też zapamiętacie, bo to jest jakaś przerażająca perspektywa,
że można się zachowywać jak konsument przy tym ołtarzu. Podejść do tego kielicha z takim przekonaniem, że tu wszystko jest na sprzedaż, kupić, sprzedać, to nie ma problemu. Nie. A w ogóle to można Eucharystię po prostu zjeść bezrefleksyjnie, bezmyślnie. Słuchałem kiedyś takich rekolekcjonistów, oni zawsze w parze przepowiadają, jeden stawia pytania, drugi odpowiada. Mówili o jakiejś osobie, która zjadła wiaderku Pana Jezusa w życiu. Nie? To jest takie wolne tłumaczenie Jacques'a Lewa. Ktoś zjadł wiaderko Pana Jezusa. Społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje krew. Jesz bezmyślnie, pijesz bezmyślnie. Nic się z tobą nie dzieje. Masz co najwyżej takie bardzo powierzchowne poczucie sytości. Bo to spożywanie ciała i krwi daje ci taką powierzchowną satysfakcję. Wszystko jest dobrze, jest okej. Nie jestem jak inni ludzie. Jestem w porządku. Społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje krew. Straszne. Posiadanie, gromadzenie i konsumowanie. Papież mówi, przeciwieństwem tego jest postawa siewcy. Warto, myślę, naprawdę warto sięgnąć do tej, tego 12 rozdziału Łukasza, do tej przypowieści o głupim bogaczu. To nie jest częste, kiedy w ustach Jezusa się pojawia słowo głupi. To jest rzadko Jezus w ten sposób mówi o kimkolwiek, ale w tym wypadku tak. Jest ktoś głupi, kto życie redukuje do konsumpcji tu i teraz. Działanie w kategoriach siewcy to kolejna myśl Franciszka z orędzia. Ona też, to działanie polega na tym, i to jest jedna z takich fraz ulubionych papieża, że ktoś ma odwagę uruchamiać procesy. Uruchamiać procesy. I to takie procesy, które potrwają długo. Być może potrwają znacznie dłużej niż moje tu doczesne życie. Znów fragment orędzia. W rzeczywistości jest nam dane zobaczyć tylko niewielką część owoców tego, co siejemy. Ponieważ według ewangelicznego przysłowia jeden sieje, a drugi zbiera. To właśnie siejąc dla dobra innych uczestniczymy w wielkoduszności Boga. Zdolność do uruchomienia procesów, których owoce będą zbierali inni, z nadzieją pokładaną w ukrytej sile zasianego dobra, jest wielce szlachetna. Sianie dobra dla innych wyzwala nas z ciasnej logiki osobistego zysku i nadaje naszym działaniom szeroki zakres bezinteresowności, włączając nas w cudowny horyzont łaskawych planów Boga. Ten tekst Franciszka jest bardzo gęsty. Ja was namawiam do tego, żeby sięgnąć do tego tekstu. Trzeba wejść tylko na stronę watykańską i przy Franciszku wejść, kliknąć orędzie na Wielki Post. Jest przekład na wszystkie języki, z polskim włącznie. Ten tekst jest bardzo gęsty, ale to, co
to, co w nim się wybija na pierwszy plan, to jest właśnie to, że jest proces, który wymaga czasu i uruchomisz go wtedy, tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy masz w sobie choć odrobinę bezinteresowności. Kiedy masz w sobie choć odrobinę bezinteresowności. To jest nawiązanie do takiej zasady, którą Franciszek wielokrotnie głosi przez wszystkie lata swego pontyfikatu, przez te 9 lat, który kieruje Kościół. Mianowicie, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. W czynieniu dobra czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Jeśli podejmuję dobre działanie, muszę dać Bogu i sobie czas, dużo czasu. Wtedy jest szansa, że ten proces faktycznie się dokona, że czyniąc to dobro, pójdziesz gdzieś w głąb, że to dobro będzie jakoś potwierdzone i pogłębione i tak dalej, i tak dalej. Niestety my mamy pokusę być bardziej nastawieni na przestrzeń. To znaczy ciągle patrzymy, co by jeszcze, nie, najlepiej, co by jeszcze pokropić, nie? Żeby całą przestrzeń dookoła nas skropić. Jak głęboko ta woda wsiąknie, to już nieważne. Tak? Ważne, żeby wszystko było naznaczone, nie? Zaznaczone, że jest nasze. I wszędzie cała rzeczywistość dookoła chrześcijańska, bo wszystko poświęcili. A potrzeba czasu. Inni będą zbierać owoce. Zresztą umówmy się, my też zbieramy owoce innych. No przed chwilą była Eucharystia o beatyfikację ojca Józefa. No, pewnie się cieszy tym, co widzi, ale w takiej ludzkiej perspektywie to nie zobaczył, nie? My korzystamy z tego, co zasiał. Jest wiele takich momentów w Ewangelii, kiedy Pan Jezus uświadamia nam to, że my żniwujemy na tym, co inni posiali. Jest piękne spotkanie z Samarytanką, które się kończy w ten sposób właśnie, że Jezus mówi do apostołów: podnieście oczy, zobaczcie na pola, bo bieleją na żniwo. Ja was posłałem, byście żniwowali na tym, przy czym żeście się nie natrudzili. Tak sobie myślę, że w naszym Bożym Kościele to 3/4 tego, co robimy, to jest obcinanie kuponów od tego, co zrobili przed nami inni. Nieszczęście może polegać na tym, że nam się wydaje, że wszystko, co możemy robić i co wystarczy robić, to jest zebrać to żniwo. Nie, ty żniwujesz po innych, ale też musisz mieć odwagę siać. I siać to, co inni zbiorą, ty nie zbierzesz. Bardzo jest piękne to, co Franciszek pisze w tym przytoczonym co dopiero tekście, że jeśli ktoś odkryje tę logikę i się w nią wpisze, to uczestniczy w wielkoduszności Boga. Uczestniczy w wielkoduszności Boga, bo Bóg właśnie w taki sposób sieje. Bóg sieje w taki sposób. Znaczy,
absolutnie bezinteresownie i absolutnie dając czas. I Bóg się jest absolutną hojnością. Jak czytamy przypowieść o siewcy, idzie i rzuca ziarno na drogę, na skałę, między ciernie. Rzucalibyście tam ziarno? Jaki jest sens posiać ziarno po betonie? Bóg sieje z hojnością. I nie stoi potem nad nami i z pejczem i mówi, gdzie te owoce, gdzie te efekty? Sieje z bezinteresownością. Ja wiem, teraz możecie mi powiedzieć, a przypowieść o fidze, o figowcu. Nie? No, piękna przypowieść. Trzy lata drzewo nie rodzi, nie? I czwarty rok mówi ogrodnik, ja je jeszcze okopię, żeby przyniosło owoce. Żeby w końcu zaczęło owocować. Nie? Ten ogrodnik jest skrajnie bezinteresowny, bo prawo mojżeszowe mówiło, że dopiero w piątym roku można zbierać z drzew owocowych owoce dla siebie. Więc nawet jak chce, żeby ta figa w końcu w czwartym roku przyniosła owoce, one nie będą dla niego. One będą złożone Bogu na ofiarę. Nie dla niego. Absolutnie bezinteresowny. Właśnie ma czas, nie? Ma czas. Najważniejsze, co tu słychać, to jest to, że uczestniczymy w wielkoduszności Boga. Papież nie mówi tak, że Pan Bóg w tej swojej bezinteresownej pracy, w tym bezinteresownym siewie jest dla nas przykładem i fajnie by było go naśladować. Tylko papież mówi, możesz odkryć takie działanie Boga i usłyszeć od Niego zaproszenie, żeby się włączyć. Żeby siać z Nim. Żeby Twój siew był częścią Jego siewu. Żebyś był włączony w Jego hojność. Żebyś był włączony w Jego bezinteresowność. W Jego wielkoduszność. Nie, tam nieco dalej, już nie będę tych wszystkich tekstów przytaczał. Żebyś był włączony w Jego płodność. W Bożą płodność. Nie? I wtedy to zaangażowanie, które jest bezinteresowne, papież bardzo pięknie pisze, nie przeżywasz jako ciężar, tylko jako łaskę. Jako wielką godność, bo cię Pan wybrał. Jako partnera w swojej pracy, w swoim siewie. Bóg ma ufność co do ciebie, co do mnie, co do nas, nie? Że my chcemy z Nim na Jego sposób siać. I że tak naprawdę ta nasza cierpliwość, wytrwałość będzie brała się stąd, że my uczestniczymy w Jego cierpliwości, w Jego wytrwałości. W Jego miłości, która jest wytrwała i cierpliwa. Więc właśnie bardziej łaska, bardziej wybranie niż ciężar. O, muszę być bezinteresowny. Nie? I jeszcze jeden wymiar żniwowania wskazany przez papieża. Mianowicie taki, tu znów cytat z orędzia. Pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych i w naszych codziennych relacjach,
także w najmniejszych gestach życzliwości. W Bogu żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani żadne ofiarne zmęczenie nie są stracone. Więc chciałbym się zatrzymać przy tym pierwszym zdaniu z tego fragmentu. Pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych i w naszych codziennych relacjach. To trochę ciąg dalszy tej myśli o tym, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Bo zamiast patrzeć bez przerwy dookoła siebie, w takim poczuciu nic nie ma z tego, co robię, nie? Wszystko na marne. To papież mówi, ale popatrz w siebie. Popatrz w siebie. Bo pierwsze owoce tego dobra, które siejesz, dojrzewają w tobie. Tu można by bardzo wiele czynić odnośników, nie? Jak weźmiecie dokumenty, zwłaszcza nauki społecznej Kościoła, to raz po raz papieże mówią, medytując nad ludzką pracą, że to, co się dzieje w wyniku ludzkiej pracy, to jest rzecz przerażająca, bo cały świat wychodzi z naszych rąk lepszy. Tworzymy rozmaite warsztaty, laboratoria, nie? Żeby ten świat, w którym żyjemy, wychodził z naszych rąk coraz lepszy, coraz szlachetniejszy, udoskonalony. Kłopot jest tylko taki, że my, wychodząc z tych laboratoriów, jesteśmy coraz gorsi. Czyli jest w nas wielkie nastawienie, żeby zmienić rzeczywistość wokół siebie, ale to się dzieje bardzo często naszym własnym kosztem. Znaczy, my wychodzimy gorsi, niż weszliśmy do tej pracy. Tymczasem siew ma działać odwrotnie. Znaczy, ty rośniesz, wewnątrz rośniesz. Ty pierwszy widzisz w sobie owoce twojej pracy. Jak papież pisał, papież Jan Paweł II pisał, myślę, największą społeczną encyklikę Laborem Exercens, to mówił o tym, że człowiek przez pracę staje się coraz bardziej człowiekiem. I że to jest jej pierwszy cel, niezależnie od tego, ile ci się uda dookoła zmienić rzeczywistości, ale sensowne, dobre działanie zmienia ciebie. Ty dojrzewasz, ty się stajesz inny. I myślę, że da Pan Bóg to za prawie za miesiąc, niewiele ponad miesiąc, dostaniemy potężny znak od Kościoła, znak potwierdzający takie myślenie. To będzie wreszcie kanonizacja Karola de Foucault. Nie wiem jak wy, ja się niesłychanie cieszę. Karol de Foucault, mały brat Jezusa, będzie kanonizowany. Jak został zastrzelony na Saharze w grudniu 1916 roku, pies z kulawą nogą wiedział o tym, że on zginął. Co to za wydarzenie w środku wojny, światowej wojny? Zginął misjonarz, który w życiu nikogo nie nawrócił. Ochrzcił w życiu jedną kobietę. Żadnego efektu. Przynajmniej nie takiego, jakiego by wszyscy oczekiwali. Nie? Przy Karolu de Foucault muzułmanie się nawracali na islam. Muzułmanie się nawracali na islam, nie na chrześcijaństwo. Patrzyli na niego i widzieli w nim człowieka Bożego. I to im kazało wchodzić w głąb ich własnej religii, ich własnej wiary. Właśnie jego Kościół kanonizuje. Ten nieomylny akt nauczania papieskiego. Znaczy papież nam mówi, popatrzcie na niego, bo to jest figura tego, czym ma być Kościół.
czym jest ewangelizacja, czym jest misja. Przepiękny człowiek. Przepiękny człowiek. Trudno jest mierzyć jego życie osiągnięciami zewnętrznymi. Nie policzysz tych nawróconych, tych przeprowadzonych, tych wyspowiadanych, wykomunikowanych. Nie, nie policzysz. Nigdy ich nie mógł policzyć. Nie było mu dane. Nie? Więc patrzymy na Karola i mamy takie poczucie, że jest niesłychaną ikoną Jezusa. Wielka, wielka figura Kościoła. Gdzie są owoce? Nie dookoła. A jeśli nawet będą dookoła, to nie teraz. Dobrze ponad wiek mija od tej śmierci. I po 100 latach przeszło, to grono ludzi, którzy są zafascynowani Karolem, jest wielkie. 3 pokolenia minęły. Więc tak, Karol to jest ktoś, kto siał. Ktoś, kto siał. Takie jest to pierwsze słowo, które nam podpowiada Franciszek. Jak jesteś zmęczony, jak jesteś wyjałowiony i jak masz takie poczucie, że twoje zaangażowanie, czynienie dobra jest bez sensu i w ogóle to wszystko jest na nic, to papież mówi, popatrz dobrze, w jakich kategoriach o tym myślisz. Czy myślisz o tym jak o siewie i żniwach, czy może jednak bardziej jak o posiadaniu, gromadzeniu i konsumpcji. No, ciąg dalszy da Pan Bóg nastąpi jutro. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Może jutro uda się krócej, choć nie wierzę w to. Zwykle tak bywa, że potem jest obiecanki i cacanki. Pan Bóg niech Wam błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pochwalony Jezus Chrystus, dobranoc.